Witam Państwa w kolejnym odcinku Wirtualnego Studia. Jeżeli powiem, że dzisiaj porozmawiamy o ustach, pomyślicie zapewne, że na ten temat powiedziane zostało już wszystko. Nic bardziej mylnego. Często zastanawiacie się i pytacie, czy można zrobić coś, żeby efekt powiększonych, wymodelowanych ust został z nami na stałe. Postanowiłam zapytać o to chirurga plastycznego, doktora nauk medycznych Piotra Osucha. Dzień dobry, doktorze. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Temat jest bardzo ciekawy i dość częsty w mojej praktyce, także będę chciał coś więcej powiedzieć o tym. Doktorze, zacznijmy od tego, co dla chirurga plastycznego znaczy usta idealnie dopasowane do twarzy? Jest coś takiego, takie idealne usta? Każde usta są inne, każda twarz jest inna i też u każdego mimika jest trochę inna. I są osoby, które się dużo uśmiechają i one mają zazwyczaj ładne usta. Są osoby, które nie lubią się śmiać i wtedy te usta są trochę inne, są smutne. Do tego jeszcze dochodzą pewne cechy anatomiczne, jak długość wargi, grubość wargi, kształt ust. Także jest bardzo dużo cech i te cechy są różne u rasy białej, u rasy czarnej, u Azjatów. Także tutaj wszystkie usta nie możemy traktować podobnie, każde usta mogą być inne i dla innej osoby są ładne niż dla... U każdego są trochę inne, także tutaj no, musimy to traktować bardzo, bardzo indywidualnie. Przypomniało mi się, jak doktor zaczął mówić o tym, że o ładnych ustach, taki cytat z Audrey Hepburn, że jeżeli chcesz mieć piękne usta, mów tylko piękne słowa. I może coś w tym jest? No coś w tym jest. Znaczy, ogólnie można powiedzieć tak. Każdy chciałby wyglądać atrakcyjnie, no bo nie ma osób, które by totalnie negowały, że bycie atrakcyjnym, uśmiechanie się, że to nie jest potrzebne. To jest potrzebne i na pewno w relacjach jest to bardzo pozytywne. Służy nam to, zarówno jak gdzieś idziemy z kimś rozmawiać, ktoś się do nas śmieje, czujemy się pewniej i też sami, jeżeli możemy mieć ładne usta, czujemy się przy tym bardzo, bardzo miło. I teraz, jeżeli wargi są kształtne, jeżeli możemy pokazać przy tym ładne zęby, jeżeli delikatnie uśmiechając się wyglądamy atrakcyjnie, no to jest jak najbardziej na korzyść. I to są takie atuty, które chcielibyśmy zachować. Osoby, które mają tego świadomość, a widzą, że nie do końca tak wyglądają, jakby chciały, jakby marzyły, korzystają z różnych zabiegów medycyny estetycznej, korzystają z wypełniaczy, no niestety no, pompując, zwiększając objętość, tylko w części przypadków możemy te usta poprawić, czyli dodając im objętości możemy spowodować, że będą bardziej atrakcyjne. A atrakcyjność ust to nie jest kwestia objętości, to jest kwestia pewnych proporcji. I no właśnie, jakie proporcje mają te idealne usta? Dla nas, dla rasy białej jest tak, że idealnie jest, jeżeli górna warga to jest 1/3 wielkości ust, a dolna to są 2/3. Tak jest akurat u nas, u rasy kaukaskiej, natomiast u rasy czarnej na przykład to jest mniej więcej 1/2, górna warga i dolna warga. Inaczej jest też ta grubość wargi, usta afrykańskie są grubsze, usta u rasy białej są troszkę węższe, ale za to zdecydowanie ważny jest dla ust rasy białej ich kształt. Także też musi być odpowiedni obrys ust, nie mogą to być usta proste, ładnie jeżeli jest wyraźny vermilion, czyli taki wałeczek na brzegu czerwieni wargowej, ładnie jeżeli jest zaznaczony wyraźnie łuk kupidyna. Są to takie pewne cechy, które pokazują wyraźne granice ust. Panie sobie nierzadko podkreślają kredką czy błyszczkiem właśnie wyraźny brzeg tej czerwieni wargowej po to, żeby to zaznaczyć, no bo to jest atrakcyjne. I inaczej usta wyglądają u osoby młodej, inaczej wyglądają u osoby troszkę starszej. U osób młodych zwykle warga jest krótsza, czyli usta są troszkę bliżej nosa. Jest tak, że jest troszkę więcej czerwieni wargowej. Taka warga też jest lekko wywinięta ku górze. Natomiast u osób, które są starsze, to ta warga jest bardziej wiotka. Też jest tak, że z wiekiem warga się wydłuża. Także jeżeli chcemy wyglądać młodziej, chcemy wyglądać atrakcyjniej, no to musimy zwrócić też taką uwagę ważną na usta. No i odpowiednio je potraktować. Także nie tylko filler, ale również zabiegi z zakresu chirurgii, które precyzyjnie modelują czerwień wargową, które precyzyjnie modelują usta, jest to rozwiązanie ku temu, żeby mieć właśnie lepsze, ładniejsze usta.
Powiększanie ust przy pomocy wypełniaczy to zabiegi określonej trwałości, wymagające powtarzania w różnych okresach czasu. Z tego właśnie względu pacjentki bardzo często poszukują metody trwalszej, która zostanie z nimi na dłużej. Czy chirurgia plastyczna może w tym przypadku spełnić ich oczekiwania? Czy chirurgia plastyczna ma coś do zaoferowania takim pacjentkom? Jeżeli chodzi o pełniejsze usta, to tak, jak najbardziej. Jest to dość proste, bo jest to dodanie objętości przy użyciu różnych materiałów. I powiedzmy, tak jak wypełniacze są, no to jest to żel, który przy pomocy igły jest wprowadzany do tkanek. Tak, chirurgicznie możemy wykonać taki kanalik, tunel wewnątrz wargi i wprowadzić jakiś materiał bardziej sztywny. To może być powięź, to może być implant silikonowy, są takie implanty, to może być skóra pozbawiona naskórka. Są różne metody, każda z tych metod posiada pewne wady, też zalety. U osób, które nie chcą stosować filerów, a chciałyby na trwałe pogrubić wargę, no jest to jakaś metoda, jest to rozwiązanie. Natomiast nierzadko jest tak, że żeby usta były atrakcyjne, wcale nie musimy powodować, żeby one były grubsze, bo to nie chodzi o to, żeby coś było napompowane, żeby coś miało dużą objętość, ale wystarczy, że się zmieni ich kształt, że się nada im odpowiedni, jakby odpowiednie, że spowoduje się odpowiednie wywinięcie, że się bardziej wyeksponuje czerwień wargową, że się skróci dystans między nosem a ustami i już te usta wyglądają inaczej. Już proporcje twarzy zmieniają się wtedy. Inaczej jest, jeżeli jest na przykład nos długi, inaczej, jeżeli jest nos krótki. Te usta wtedy wyglądają zupełnie inaczej w zależności od tego, jak wygląda wszystko dookoła. Także oceniając usta i planując zabieg, musimy spojrzeć na twarz tak całościowo i wtedy w oparciu o pewne proporcje, biorąc pod uwagę długość nosa, szerokość nosa, wielkość brody, długość zębów również, wtedy musimy wybrać odpowiedni zabieg i tak pacjenta pokierować, żeby finalnie mieć fajny, miły efekt. Jak oceniamy zdjęcia, czasem modelek różnych, to niekoniecznie jest tak, że to są duże usta, pełne usta, ale ważne jest to, żeby one były pod odpowiednim kątem, odpowiednim kształcie. Bardzo ważny jest kontur ust, także tutaj możemy to korygować chirurgicznie właśnie poprzez zabiegi polegające na wykonanie pewnych cięć w skórze, na przykład zabieg taki Bullhorn Lip Lift, czy inaczej Angel Lip Lift, są różne nazwy, ale chodzi o to, że jest cięcie pod nosem, w bruździe pod nosem, którędy dostajemy się w okolice mięśnia okrężnego ust i z tego dostępu usuwamy nadmiar skóry, nierzadko też usuwamy część mięśnia okrężnego ust, podnosząc wargę wyżej. Także jest to zabieg chirurgiczny z pozostawieniem cienkiej, linijnej blizny pod nosem. Ona z czasem jest mało widoczna, ale nie ma metody mniej inwazyjnej, nie ma metody niechirurgicznej, która dałaby możliwość stworzenia nowego kształtu dla ust. Także tutaj na pewno chirurgia plastyczna da więcej niż filer, oczywiście w określonych przypadkach. Doktorze, a jak wiele pacjentek decyduje się, bo wiem, że doktor wykonuje tego typu chirurgiczne zabiegi, jak wiele pacjentek decyduje się na taki zabieg? Czy głównie są to pacjentki, które są z zagranicy, dlatego że ich świadomość i jakby ich znajomość filerów jest troszkę dłuższa niż Polek. No my korzystamy z tych różnych dobrodziejstw, jakie dają gabinety medycyny estetycznej. Niestety są to głównie filery. Na Zachodzie przynajmniej, gdzie wcześniej te filery się pojawiły i ludzie już wiedzą, z czym to się wiąże, że to nie jest rozwiązanie do końca dobre, że są różne możliwe powikłania, a także... Pacjentki zagraniczne to te, które pamiętają jeszcze te stałe wypełniacze, prawda? Bo za granicą najczęściej były używane wypełniacze stałe, które niosły za sobą bardzo duże powikłania. Były wypełniacze stałe, tak samo w Polsce one się pojawiły i później pojawiały się pod innymi nazwami. Są niektóre wypełniacze też w tej chwili, które kiedyś występowały pod inną nazwą i nagle zniknęły z rynku, bo powodowały powikłania. Teraz czekamy na kolejne powikłania z tych innych, nowszych wypełniaczy, które w składzie mają to samo. No, to się kręci w kółko. Natomiast osoby, które chcą uniknąć podawania czegoś syntetycznego do ust, które chcą uniknąć zwiększania objętości warg, korzystają z tych zabiegów chirurgicznych. Także tutaj grupa tych pacjentów jest coraz większa. Oczywiście też chęć uniknięcia blizny i chęć załatwienia czegoś w sposób tak zwany mniej inwazyjny kieruje tych ludzi do gabinetów, gdzie mogą sobie po prostu wykonać zastrzyk usta. No, efekt jest różny. Są osoby oczywiście zadowolone z tego, które mają
coś, co im wystarcza, czyli zwiększoną objętość i w określonych przypadkach może to wyglądać fajnie, ale są osoby takie, które są z tego niezadowolone i później rozpuszczają te filery, szukają innych rozwiązań, no i trafiają też na inne metody, trafiają do chirurgów plastyków, którzy wykonują te zabiegi, także zabieg lip lift, przynajmniej to, o czym w tym momencie myślę, no to jest to ciekawe rozwiązanie, oczywiście nie jest to alternatywa, bo ten zabieg wszystkiego nie spowoduje, on nie napompuje ust, ale na pewno zmieni kształt na korzystny i... No właśnie chciałam o to zapytać, czy to jest dokładnie taki sam efekt, czy pacjentki, które do tej pory korzystały wyłącznie z hialuronowych wypełniaczy, mogą spodziewać się po chirurgicznym powiększeniu ust takiego samego efektu wywinięcia i troszeczkę zwiększenia objętości warg? Czy to ten sam efekt, czy jednak coś innego? Zabieg lip lift nie zwiększy objętości warg. Można go wykonać w połączeniu z dodaniem czegoś, żeby zwiększyć tą objętość. Może być to przeszczep tkanki tłuszczowej, może być to implant silikonowy, może być to powięź wszczepiona do wargi. Także można wykonać dwie rzeczy w jednym. Na pewno przy użyciu metody chirurgicznej można z wargą zrobić więcej rzeczy niż w przypadku tylko podania filera. No ale wiadomo, że zabieg chirurgiczny wiąże się z gojeniem, czyli to jest wyłączenie na tydzień, posiadanie jakichś szwów, które trzeba usunąć. Efekt jest trwały, owszem, ale no, troszkę bardziej jest to zabieg, czyli musimy się lepiej przygotować i musimy też po takim zabiegu mieć troszkę więcej czasu, czyli no, powiedzmy do 2 tygodni wolnego nawet, żeby zszedł obrzęk, żeby można było normalnie pójść, spotkać się z ludźmi i brać udział w życiu no, zawodowym czy towarzyskim. Także to wymaga troszkę więcej od nas, no ale też te efekty są trwałe i możemy więcej dzięki temu uzyskać. A ja dalej będę porównywać, mimo wszystko, ponieważ powiększanie ust kwasem hialuronowym to zabieg no, niemalże dla każdego. Czy tak samo jest w przypadku chirurgicznej korekty kształtu ust, czy są tu jakieś ograniczenia? To znaczy tak, jeżeli chodzi o powiększanie ust kwasem hialuronowym, to w potocznym takim podejściu można powiedzieć, że każdy ten zabieg może zrobić. Każdego można napompować, raz lepiej, raz gorzej, dlaczego nie? W razie czego się rozpuści. Natomiast jeżeli chodzi o zabieg lip lift, tu jest określona grupa pacjentów, u których ten zabieg może przynieść poprawę, bo żeby zabieg lip lift dał efekt, to należałoby usunąć przynajmniej około 4-5 mm tkanek. Ja w swojej praktyce usuwam między 4 a 10 mm. Były pacjentki, które nawet miały 12 mm usuniętej wargi po to, żeby ją wyraźnie podnieść, ale to wszystko jest w zależności od tego, jak długa jest warga oryginalnie, jaka jest długość zębów, jaki jest kształt nosa. Te wszystkie czynniki trzeba brać pod uwagę. I jeżeli, powiedzmy, tak dużo tkanek jest zabranych, mamy szansę w taki sposób pociągnąć wargę, żeby dać fajny efekt. Jeżeli usuwamy mało, około 2-3 mm, To są tak minimalne rzeczy, że jedyne co widzimy, to widzimy cienką bliznę po zabiegu, a efektu prawie żadnego. Także jeżeli zabieg jest w sposób odpowiedni zaplanowany i wykonany, to rzeczywiście ten efekt będzie spektakularny i wtedy nie uzyskujemy tej objętości. Wygląd wargi, jak patrzymy z przodu, zmienia się o tyle, że ona jest krótsza, czerwień wargowa jest bardziej widoczna, odsłania się bardziej właśnie ta czerwona warga i wargi są bardziej zbalansowane dzięki temu, a nie dodajemy tej objętości, czyli nie ma tego efektu kaczego dzioba, jak ja to nazywam, jeżeli patrzymy z boku i warga powiedzmy jest krótsza, ale jest napompowana do tego i to sterczy do przodu jak daszek. Także tego lip lift nie da na szczęście, natomiast z filerami, no to w zależności od tego, jak jest wykonany zabieg i w zależności od kwalifikacji pacjenta, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Z lip liftem, jeżeli robi to doświadczony lekarz i wie co robi, naprawdę można uzyskać fajny, przewidywalny efekt, i to jest zabieg czysto chirurgiczny dla osób, które chciałyby zmienić kształt, które chciałyby odsłonić zęby, które chciałyby odmłodzić usta poprzez skrócenie wargi. Także to jest zabieg dedykowany osobom, które by chciały w sposób radykalny poprawić swój wygląd. Zwykle blizny chowa się, stąd ta metoda Bullhorn Lip Lift, gdzie tą bliznę zostawia się pod nosem, dokładnie na granicy tej bruździe, takiej poziomej przy skrzydełkach nosa, u podstawy nosa, jest to taka... W kształcie rogów byka, tak? Stąd nazwa? Byka bądź w kształcie skrzydeł anioła, także to są różne nazwy dla podobnej procedury. Chodzi o to, żeby tą bliznę jak najbardziej ukryć i to miejsce okazuje się, że jest najlepsze, a daje bardzo dobry dostęp do ust, można dzięki temu je modelować. Ale czy to cięcie, nazwijmy to cięciem byka, wymaga byczej odwagi? Czy są to bardzo krwawe zabiegi? To jest, znaczy, wszystko zależy od tego, w jaki sposób się wykona znieczulenie, bo
można wykonać taki roztwór znieczulający, który powoduje, że zabieg jest bezkrwawy, czyli dodaje się tam troszkę adrenaliny i jest tak, że pacjent po prostu nie czuje bólu. W chwili znieczulenia, tak jak u dentysty, jest ukłucie, natomiast później jest tak, że jest warga zupełnie odrętwiała i do tego nie krwawi. Także są to zabiegi, które wykonuje w znieczuleniu miejscowym. Pacjent przychodzi dosłownie na godzinę do kliniki i jest wykonany zabieg. Po zabiegu ma taki drobny opatrunek zasłaniający te szwy i praktycznie spotykamy się po tygodniu, żeby nitki usunąć i mamy temat zamknięty. Kwestia dalsza to jest pielęgnacja blizny. To jest tak, że tutaj trzeba stosować odpowiednie żele silikonowe. Z czasem można też wykonać złuszczenie laserowe, jeżeli ktoś potrzebuje. Zwykle te blizny goją się z minimalnym śladem. Nie powiem, że bez śladu, bo każda blizna zostawia jakiś ślad. Natomiast jest to ślad w miejscu anatomicznym, także wygląda to praktycznie jak naturalna bruzda, która przebiega pod nosem, a sam efekt, który jest, jest warty tej blizny. Także pacjenci generalnie są zadowoleni po tym zabiegu. Czy czas rekonwalescencji wymaga od nas pobytu w domu, czy możemy, jeżeli oczywiście na tyle się czujemy, pójść do pracy, czy po prostu normalnie funkcjonować tak jak codziennie? Obecnie, kiedy nosimy maseczki, to możemy iść od razu. Dlatego, że mamy wszystko zasłonięte, tylko widzimy oczy. Ale tak na poważnie to jest tak, że ja przynajmniej swoim pacjentom zalecam, żeby przez 4 dni zachowali oryginalny opatrunek, który mają wykonany przeze mnie na koniec zabiegu. Bo na szwy, na ranę położona jest odpowiednia maść, która chroni przed infekcją, która nawilża. I to jest przykryte bardzo, bardzo wąskim takim paseczkiem opatrunku. To jest tak jak wąsy białe. No i tak nawet z 10 metrów to wygląda drażnie, bo są to białe wąsy. I ten opatrunek dopiero zdejmuje się po 4 dniach i to miejsce można wtedy odkażać, zostawiając nitki na wierzchu i po tygodniu spotykamy się, żeby usunąć szwy. Nierzadko jest tak, że pacjenci, szczególnie ci, którzy są z zagranicy, oni zdejmują te szwy u siebie, tam u dentysty czy gdzie indziej w miejscu zamieszkania, gdzie po prostu nie są zmuszeni do tej podróży ponownie tutaj do nas, bo no wiadomo, to jest dodatkowy koszt, a najważniejsze jest to, żeby zrobić odpowiednio zabieg, zostawić w odpowiedni sposób szwy, a jeżeli chodzi o zdjęcie nitek, to jest to mało kłopotliwe. Jest to dość proste, zresztą ja zostawiam opis pacjentom, jak to wykonać i w jakimś tam gabinecie czy stomatologicznym, czy lekarskim, czy nawet z pomocą pielęgniarki można te nitki łatwo usunąć. A czy pacjentka, która miała wypełniane usta kwasem hialuronowym, może zdecydować się na taką metodę, czy musi poczekać, aż ten kwas, który ma w ustach, już się wchłonie? No to jest różnie. Ja kiedyś byłem bardzo wytrwały w tym, żeby pacjentki najpierw prosić o rozpuszczenie filera, a później dopiero przyjść na zabieg właśnie podniesienia wargi, ale jest tak, że jednak ta objętość dla niektórych jest ważna i teraz jeżeli ktoś naprawdę chce zachować objętość, to nie musimy tego filera rozpuszczać, tylko można wykonać bullhorn lip lift na wardze z filerem, ale uprzedzam, że jeżeli ten filer zniknie z czasem, a ktoś nie poda objętości sobie ponownie, żeby tą wargę wypełnić, to ta warga się wydłuży o tą ilość tkanek, jaka po prostu ulegnie rozciągnięciu po zniknięciu filera. Także najlepiej byłoby być bez filera albo być po rozpuszczeniu filera. Jeżeli filer jest rozpuszczany, no bo czasem hialuronidazą taki filer jest rozpuszczany, to jak miną powiedzmy 2 miesiące od tego rozpuszczenia, zapraszam, możemy wtedy zrobić zabieg. Jest to zabieg, którego efekt jest w pełni przewidywalny. Natomiast jeżeli jest tak, że ktoś po prostu zawsze miał filer albo ma filer nawet stały, którego nie usuniemy, to on może zostać. Oczywiście można taki zabieg wykonać również z filerem, no ale uprzedzam wtedy, że jeżeli filer by zniknął w przyszłości, no to ta warga się troszkę wydłuży, no i wtedy można sobie dodać tego filera, mamy z powrotem to, co było razem z filerem. Doktorze, na zakończenie zapytam jeszcze, czy tak jak w przypadku chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej, wszystkich zabiegów są plusy, ale też są minusy. Jak jest w przypadku tych zabiegów? Jakie są minusy takiego zabiegu? No jest to przede wszystkim zabieg, który wymaga przygotowania, wymaga zrobienia badań krwi, dlatego że ja muszę mieć pewność, że pacjent ma prawidłowe krzepnięcie, że ryzyko powikłań jest zminimalizowane. Kolejna sprawa no to jest sam stres związany z zabiegiem, no bo zastrzyk to jest inaczej, zastrzyk. Natomiast jeżeli powiemy, to jest zabieg chirurgiczny, no to już wyobrażenie, sala operacyjna i tak dalej, no to może nas troszkę tak nastawić do tego no, z większym dystansem. Natomiast po zabiegu zostaje też blizna. Po tej operacji, bo to jest operacja dość prosta, co prawda
bezbolesna i związana z szybkim gojeniem, zostaje jednak potem blizna. Ta blizna wymaga pewnej pielęgnacji. Jeżeli zrobimy filler, no to tam z założenia są tylko ukłucia, to się goi bez śladu. No, efekt jest jaki jest, no ale czasem jest wystarczający. Natomiast w przypadku zabiegów lip lift z góry uprzedzam, tam zostaje blizna, która z czasem co prawda jest mało widoczna i pacjenci to akceptują, ale też może się zdarzyć, że taka blizna może ulec przerośnięciu. Może się zrobić bliznowiec, może ona ulec poszerzeniu, może wymagać wtórnego wycięcia. Są takie sytuacje, na szczęście bardzo rzadkie, ale też mam takich pacjentów, u których blizna taka się poszerzyła, musiałem to wyciąć, zeszyć ponownie i było wszystko ok. Ale no, to jest bardzo indywidualne. To jest związane z gojeniem, to jest związane z naszym postępowaniem po zabiegu, no bo też ważne jest, żeby tej wargi nie rozciągać przez pewien czas. Czy tu pacjenci dostają odpowiednie instrukcje, ale to nie jest tak po prostu, że no, robimy sobie zabieg i jest zawsze super. Efekty są spektakularne, natomiast są pewne zalecenia, których niestety trzeba przestrzegać i są pewne ryzyka, jak zawsze w każdym zabiegu, w zabiegach chirurgicznych też są te ryzyka i dochodzi do tego jeszcze ta blizna, to cięcie, co się co prawda zagoi i jest to mało widoczne, ale to wszystko biorąc razem, no, trzeba sobie wyważyć, czy my chcielibyśmy taki zabieg, czy nie. Dziękuję doktorze za rozmowę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.